Ale również tutaj, słuchaj, wielki ukłon w stronę twojej mamy, bo jednak gdyby była bardziej rozpieszczającą mamusią i powiedziałaby: Tomek, nigdzie nie będziesz jeździć, masz siedzieć w domu i tak dalej, nie mielibyśmy dzisiaj Tomka Adamka, o którym mówi cały świat. No, ale Marcin, też patrz drugą sprawę, mama, było nas pięcioro, mama nas sama wychowała bez ojca, więc wiesz, nie było jej łatwo, pracowała na dwa etaty. Rano pracowała w żywcu, w spółdzielni, po południu szyła w domu kapcie, rękawice, no na dwa taty trzeba było dom utrzymać, no i nas pięciorga, więc nie było jej łatwo, stąd no ja się cieszę, że wyszedłem na ludzi, nie zboczyłem z jakiejś drogi, tej normalnej drogi człowieka na drogę ulicy, to co wspomnieliśmy, narkotyków i alkoholu. Tomek, jak już jesteśmy w twoim domu, opowiedz coś o rodzeństwie. Mówisz, że piątka, gdzie ty tam jesteś w szeregu? Jestem przedostatni, siostra ma 80 rocznik, starsza siostra to już 40, 43, 46. No ale to właśnie tak, wiem, dwie siostry, jak reszta? No mówię, najstarsza 46, 43, 4. Czekaj, same siostry? Tak, cztery siostry, ja sam. Czyli ty jesteś rodzynek. Czyli nauczyły mnie sprzątać, nauczyły mnie gotować, no wiesz, troszeczkę lały mnie, no bo byłem łobuz, potem ja z nimi wygrywałem, bo już byłem większy. Także wiesz, szkoła przetrwania była też w domu. Powiedz mi, jak u twoich sióstr się wiedzie, jak żyją twoje siostry? Trzy mężatki, te starsze, młodsza jeszcze z panną, dzieci już, ich dzieci mają dzieci, czyli ta moja siostra druga, czyli nie najstarsza, druga od końca już jest babcią. No proszę. Także wiesz, u nas nie marnują czasu. Nic nie stoi w miejscu. Tomek, powracając właśnie do kariery amatorskiej, powiedz mi, Po tej przerwie bardzo poważnie, podejrzewam, wkroczyłeś do ringu, zacząłeś demolować no, Polskę i, znaczy, i Europę. Tak, już zdobyłem Mistrzostwo Polskie wtedy jeszcze juniorów, bo to jeszcze byłem juniorem i zaczęły się kluby interesować, pamiętam Concordia Knurów, GKS Jastrzębie, jeszcze tam inne, Jaworzno, głównie te śląskie kluby, no byłem bardzo blisko i taki wybór trafił, no ja tak jak powiedziałem, no tam było moje miejsce, do Jastrzębia, trener dziś świętej pamięci, dwóch trenerów, Gudra i Rochalski, już nie żyją, oni mnie, można powiedzieć, zakupili od żywca, czyli byłem już jako 18-latek i przeszedłem pod kopalnię, gdzie mogę się pochwalić, byłem 3 lata prowadzony na dole jako górnik, mam górnika, tam ślusarza. Proszę. Egzamin zjechałem z 20 razy na dół, także raz by mi, powiem szczerze, bo to wiesz, w filcach chodzisz, te owijane te szmaty naokoło nogi, one często schodziły, no bo ja nie umiem tego tak dobrze owijać, te onuce się nazywają, onuce. Tak. I wiesz, i patrzę, nade mną szła lina, czyli kolejka, która prowadziła różne tam rzeczy, co zapinali tam, wiesz, no do ściany, jakieś tam młoty, wiesz, no dziwne rzeczy, nie? I było pod górę bardzo i ciemno, no i ja mówię, żeby sobie ułatwić drogę, to chyciłem się za tą linę, by mnie ciągnęła, ale ja nie wiedziałem, że tam są rolki co 10 metrów i zaczęło mi wciągać rękę lewą do rolki i wow. Takie szczęście było w nieszczęściu, że nie miałem wtedy akurat rękawicy na ręce, bo by mi urwało rękę lewą. I zacząłem się drzeć, hełm mi spadł, ciemno, wytargałem tą rękę i tu miałem około kciuka całe zjechane, krwi pełno, ten przodowy, sztygar to był, się tak wystraszył, no bo my sportowcy byśmy tam nie mieli nic wiele robić, tylko tu chodzić, wiesz, no... Zwiedzać. Znaczy zwiedzać, no tam nie, żeśmy no, chcieliśmy tam drzewo, takie rzeczy bardzo lekkie, a tu niewiele brakło, bym był wypadek na dole, bym miał. Kaleką do końca życia. Tak, i no oczywiście była to moja koniec wina. Koniec z boksem. I wiesz... Następnego dnia, oczywiście wyjechałem od razu na górę, opatrzyli mi to, bo wszystko okej. Następnego dnia już się niczego nie dotykałem, miałem ręce w kieszeni, chodziłem jak dyrektor po dole, pamiętam, wszystko się bałem, nie? No to czasami, bo wiesz, nie jestem niski, tam też jest bardzo nisko w kopalni i chodziłem często, biłem hełmem o jakieś tam śruby, kask mi spadywał.
No tragedia, wiesz, także te, powiem ci, górnicy nie mają łatwej roboty. Zdecydowanie. Także chwała im za robotę, bo jednak widziałem miejsca takie, że trzeba było wejść, czołgać się do ściany i ja tam bym się wejść, bo aby się zasypało, no, zawaliło, no to po tobie. Nie? No Tomek, to miłe, co wspomniałeś tutaj, bo zupełnie tego rozdziału nigdzie człowiek nie znajdzie w twojej biografii. Powiedz mi już, zakończmy swoje amatorstwo. W którym roku życia przeszedłeś na zawodostwo? Powiedziałeś, że wcześniej, prawda? 22, niespełna 23, czyli 98 zakończyłem, bo tam kończył się mi kontrakt z Concordią Knurów i 99, 1 stycznia, czy 3, podpisałem kontrakt z grupą Panozeliades, to była grupa w Londynie, grupa, gdzie był Lennox Lewis. Mocna grupa wtedy. To była najsilniejsza w ogóle. Jedna, tak, no czy to był. Światowa Światowa grupa i skusiłem się, Andrzej Gimitrów mnie podpatrywał właśnie do tego momentu na turniejach międzynarodowych, gdzie wygrywałem już walki z dobrymi Rosjanami, czyli widział, że mam jakieś zadatki na dobrego pięściarza i mam talentu. Stąd mnie namawiał, dzwoniąc kilkakrotnie w tygodniu, by przejść na zawodostwo przed olimpiadą, by nie czekać, bo na olimpiadzie jest jak na olimpiadzie, trafisz do gospodarza, nie ma możliwości zwycięstwa. No wiesz, jak to w amatorstwie jest. No i tak jakoś człowiek to przemodlił i po prostu podpisałem kontrakt. No. 99. Polski Związek bardzo na mnie obrażony. Tam sądami grozili i tak dalej. Co ty mówisz? A przepraszam bardzo. Powiedz mi, co Polski Związek Bokserski tak naprawdę robi dla chłopaków? Powiedz, czy pokrywali twoje wyjazdy? Czy płacili ci za sprzęt? Znaczy się, jeżeli zdobędziesz ty medal, a ja zdobyłem 98 na Mistrzostwach Europy, gdzie przegrałem wtedy z Lewziakiem owo wejście do finału, czyli półfinałową walkę, wtedy masz stypendium. Masz stypendium przez 2 lata. Czyli musisz zdobyć medal na arenie międzynarodowej. Wtedy masz stypendium gwarantowane. Ja to bodajże miałem chyba około $1000 z Polskiego Związku Bokserskiego co miesiąc do olimpiady. No ale gdy oczywiście podpisałem ten kontrakt, no to się wszystko anuluje i mieli jakby troszeczkę za złe do mnie, bo byłem jakby kandydatem na medal i tak dalej. Ale ja czułem, że się nie rozwijam. Do pewnego momentu 2008 roku czułem, że idę w górę, a potem jakby był te pół roku stop, bo już żaden trener nie mógł mi więcej nic nauczyć, bo więcej nie potrafili. I czuję, że jeżeli jesteś na tyle mądry, że mówię o sporcie, że ktoś cię uczy, czegoś się uczysz, tak to czuję teraz, że Roger mnie jeszcze uczy nowych rzeczy, unikam ciosu, no to czuję, że ta droga, twoja kariera idzie w dobrym kierunku i stąd też moja takie jakby to podpisanie tego kontraktu było spowodowane tym, że nie było takich szkoleniowców. Andrzej Gimitrów był najlepszy z nich, no bo było widać, jak szybko bardzo się rozwinąłem już w karierze zawodowej. I też do tego momentu, gdzie już potem też stanąłem, no bo jak jeżeli trener się nie uczy, to zawodnik też. I trzeba było jeszcze coś więcej, czyli zmiana trenera. I teraz czuję, że dalej się rozwijam, że jeszcze z tego starego ciała mojego można coś wykrzesać. Dobrze, dobrze. Tomek, powiedz mi właśnie, jak ty oceniasz tą różnicę polskiego boksu i amerykańskiego. To jest zupełnie inny świat, prawda? Zupełnie inny boks. No, to jest boks bardziej, który polega na poruszaniu się, jak to mówią w Stanach, movement. Nie wolno stać zawodnika frontownie, czyli mówią side to side, do boku. To, co robił Grant ostatnio w mojej walce, gdy trafiałem go na dół w pierwszej rundzie parę razy, on potem ustawił się mi bokiem, już nie mogłem go trafić. Bardzo mądry też trener Mustafa, który go trenuje od 3 lat, to powiedział Roger, że to jest też jeden z lepszych trenerów. Także to jest troszeczkę inny boks, bardziej elastyczne ciała. Jeżeli nawet kogoś trafisz, to nie przewraca się zawodnik wysokiej półki, tak jak to w Europie, że jakiś cios dostaje, ktoś się przewraca. Czyli no jest inny boks, a ciosów trzeba unikać, jeżeli chodzi o wagę ciężką, definitywnie, bo no to jest ciężka waga. Te ciosy czasami na gardę mogą przebić ci gardę i cię znokautować, więc lepiej głowę chować w dół i te ciosy, niech, jak to w powtórkach widać, lecą ponad twoją głową. A Tomek, najbardziej kontrowersyjne dzisiaj pytanie. Powiedz mi, no wiem, że jesteś bardzo wdzięczny Zygiemu. Ta historia z Danem Kingiem. Tak naprawdę ten kontrakt, który podpisałeś, tutaj miało się okazać, że raj na ziemi, Ameryka, otwarte drzwi i nagle wielki promotor blokuje cię całkowicie. Siedzisz, czekasz jako rezerwowy na walkę i walka nie nadchodzi. Powiedz mi, co twoim zdaniem King
Dlaczego? Chciał ciebie, nie wiem, zniszczyć? Znaczy nie zniszczyć, wiesz, każdy promotor ma daty, jeżeli chodzi o walki wielkie, mówimy o Showtime HBO. Tak. Jeżeli jesteś zawodnikiem dobijającym się, no to ty musisz walczyć na czymś undercard, tak to walczyłem na walce Andrzeja Gołoty. Mhm. Jeżeli nie jesteś na tyle popularny, nie dostajesz tej daty, a King tej daty miał coraz mniej, stąd mnie blokował, czekał na jakieś oferty, nie wiadomo jakie, na przykład jak to było w Niemczech, że powiem do Niemiec, gdzie się nie, praktycznie nikt nie wygrywa tam na poczty, oczywiście. Ale ja wygrałem. No i to nie był pomysł Zygiego o podpisaniu kontraktu, bo Zygi odradzał od razu od podpisanie, żeby zostać, mówi, tu w New Jersey, ale miałem doradców z Polski, był, miałem menadżera jeszcze i innych doradców, którzy mi tak doradzali, że no byłem, jak to Zygi mówił, w dżelu. No ale wyszliśmy szczęśliwie jakoś z tego kontraktu po 2 latach i teraz mogę powiedzieć, że te ostatnie moje lata kariery płyną jak cicha woda i wszystko idzie w dobrym kierunku.